Witajcie Skarpacza! W kolejnym odcinku naszego życia! Szanowni Państwo, jesteśmy w Karpaczu i będziemy jeździć na nartach. Niektórzy będą jeździć, inni będą jeździć na tyłkach, ale stylowo, z nartami przyczepionymi do takich oto pięknych butów. Jesteśmy pięknie wyposażeni i przygotowani teoretycznie, aczkolwiek z praktyką będzie różnie. Ja próbowałam jeździć raz i wyglądało to tak, że górale mieli z tego taką rozrywkę, że pozwolili mi wjeżdżać wyciągiem bezpłatnie. Brakuje nam butów jednych, Rafałowych. Zaraz się dowiemy, czy można wypożyczyć takie, żeby pasowały do nart. 15 zł, wypożyczanie butów. Okej, żeby tylko można tą kartą płacić. Pomóc włożyć, czy? Zdążyliśmy wypożyczyć buty do Rafała i już raz się pokłócić. Już za chwilę, jeżeli się nie pozabijemy. Staniemy sobie w kolejce na kolejkę i udamy się na szczyt. I have no idea what I'm doing now. Narty na nogach. Powoli idziemy już na wyciąg. Pierwszy raz będę na wyciągu. Zawsze wchodziłem pod górę. Naprawdę, nie żartuję. Hitrałem ze snowboardem na samą górę i zjeżdżałem do. I mówcie co robić. Nagraj. Dobra, teraz? Co teraz? Nie mam pojęcia. Ej, gdzieś spadniemy zaraz. Co? A dobra, to się zatrzymujemy? Okej. Wow! Wszyscy jesteśmy, o kilki zaprosiłam. A na półeczkę? Dobra, czy... O, przepraszam. Dobra, już. Masz? Odblokowałem się. Ale to już jest fajne. Ej, jaki widok! Jezu, przestałeś marudzić. Ja już zjeżdżać nie muszę. Ale pięknie! Mi już się podoba. Wiesz, że są, trzeba zaskoczyć. No dobra, dobra, dobra. Jak na pierwszy raz. Ale jak się trzeba obrócić, żeby zacząć jechać? W locie. Nie, na tyle można. Jak na łyżwach. Tu już wysiadamy, czy? Przesiadka na pół. No to taksówki tam. Tym na górę? Ok. Szybko jedzie. Aha. Fajnie. Dobra.
Jakie wrażenia dla narciarzy zawodowych? Podziwiamy młodzież. Jak tam? Jak pierwszy zjazd? Nie, no świetnie, wszystko wam sfilmowałam. No dzięki, później zobaczymy te łamagi mniejsze od trzech. Ja pierwszy raz jeżdżę na nartach w życiu. I jak? I super. Ja drugi i chyba fajniej, lepiej. Ja też pierwszy raz jeżdżę na nartach w tym roku. W tym roku. Jak tam śnieżni ludzie, gotowi na drugi zjazd? Pompany. Udało się drugi raz wsiąść na kolejkę, więc to już jest super. Dziecha. Frajda. No. Może skończmy na tym udanym jednym zjeździe. Tak, już wyłącz. Miejmy dobre wspólne. Teraz zaczynamy dopiero. Idziemy na krańca. Żeby nie było, zjeżdżaliśmy raz bez kamery, więc mamy już trzy zdjęte? Cztery? No nie wiem, chyba cztery już nawet. Więc zasłużyliśmy. Tak, słuchajcie, mamy na specjalną okazję czekoladę Linda. Chyba taki górski stok to jest dobry moment, żeby zjeść czekoladę, żeby się wzmocnić, żeby kolana były mocniejsze przy zjeździe, żeby tak nie gibały się. I w ogóle super frajda jest na tym wyciągu też. No i zjazd sam jest super. No tak, bo oni trochę szybciej jeżdżą, więc no wiesz. Tak, trochę. No. Właśnie. No to smacznego, dziękuję. I proszę, proszę. Niam. Pyszne. Nie wiem, jak to się stało, bo kolejka jest naprawdę długa, a nikt nie chciał zawieść. Nie, to ja wiem, jak to się stało. Nie, no zwykle tak grupami wszyscy siadają. Drodzy Państwo, mamy prywatną gondolę, która nad stokiem sobie tutaj z nami frunie. Kto bogatemu zabroni. Tak, śnieg przestał już padać, ale stok jest już dość nawet. Ale tak co jakiś czas pruszy i to bardzo mocno momentami. Wypatruję tu rodziców jeszcze. Nam powoli się już kończy w ogóle karta na wyciąg. A wyjście 4 godziny. Tak, to już jest sporo. Ja, jak na pierwszy, pierwsze wyjście. Tak, jak na pierwszy raz na narty, to jest dla mnie już aż nadto, bo już mi kolana upią i ale jest fajnie, naprawdę taka frajda. Faktycznie takie miejsce pod jednym kolanem boli. A ja się teraz uczę, żeby nie hamować tak na X dwie płozy. Tylko robić tak, że w boki robię szybkie manewry. Tak, tak, bo codziennie będziemy na innych stokach, nie wiemy jakie to będą trasy, no i właśnie chcemy się przygotować. Jeżeli będzie bardziej stromy, to nie za bardzo można hamować tak na X, tak podobno, tylko trzeba tak na boki szybko hamować. Tak, się wypowiadamy jak specjaliści. O, właśnie. Zjedliśmy przed chwilą kanapkę na spółę, przemyconą,
jak się mijaliśmy z mamą i tatą. No i teraz to będzie już chyba ostatni zjazd. Ale już by się przydał jakiś taki wieczorny, górski odpoczynek. Tak, z jakimś grzańcem, dobrą zalewajką albo z czymś kwaśniokiem. Byliśmy do tej pory w Karpaczu, tak. Ale ogólnie nocujemy, zatrzymujemy się w Szklarskiej Porębie. Także prosto stąd już pojedziemy do naszego Airbnb, odbierzemy nasze mieszkanko. I odpoczniemy chwilę. I pójdziemy pewnie na jakąś kolację. Ale aktywny dzień i bardzo. I pięknie. Ale nie czuję w ogóle takiego było. Zmęczenia. Nie, ja też nie, ale po prostu magia świąt ponownie. Tak, była. I że tylko się było fale, że to jeszcze właśnie jedna nowa umiejętność. Dzisiaj dostałam odznakę kierowcy górskiego. No, autem dzisiaj, Adusia, nie dość, że narcia to jest autem. A ja dzisiaj dostałem odznakę narciarza, bo pierwszy raz umiem jeździć. Pięknie. A ja ci raz powiedziałam, że tak pięknie, pięknie to i się wyglepiło. Trochę uleży. Wjeżdżaliśmy sobie dzisiaj taką trasą, trójeczką, czyli 1100 metrów za każdym razem. A ile razy zjechaliśmy, to nie wiem w sumie. Powiem ci, pamiętam, jak zatrzymam. O! Nogi nie złamałam, ale będąc już na chodniku, dziurawa, skarpeta. Złamał mi się kawał buta, bo to nawet nie jest kawałek, tylko cały czubek. To wystająca, nowa elegancja Francji, skarpety na wierzchu. Nie no. Buty ekstra. Prawdziwego himalaisty to są. Tak, zaczęłam czuć, że ten nosek tak mi coś się zahacza i wzięłam w rękę, a to już mi zostało w dłoni. Ekstra. Jak tu jest pięknie. Tak vlogmasowo. Wjechaliśmy właśnie do Szklarskiej Poręby i jest śnieg na ulicach. Odebraliśmy klucze od naszego mieszkanka, wróciliśmy już po rzeczy. I jest super! Tam jest wyjście do sypialni. Tutaj taki salonik, ja cała zasapana, pokoik z łóżkiem pięknie, vlogmasową pościelą, salon, łazienka, tam jeszcze jeden pokój, nie wiem gdzie kłaść te rzeczy. Ile? Uwaga, pokazuje się w samej bieliźnie termoaktywnej, a ty już na górze. To jest takie wejście tajemne. Wspinamy się na górę. Tutaj pan powiedział, że jak się pokłócimy, możemy kogoś wykopać. Jak ty rzuci focha. O co kaman? Nie widać. Jest piękny pan tutaj. Wieczorkiem. O. Misiu jakiś tam jest! Gdzie? Ale tu jest naprawdę ośnieżone całe osiedle i całe miasto. Przebraliśmy się i wyszliśmy na miasto, zrobiliśmy już drobne zakupy, a teraz polujemy na jakąś kolację fajną, a wszystko jest Państwo, tak pięknie wystrojone. Kwintesencja góralskiego wieczoru, czyli po prostu jakieś danie góralskie, kapuśniak, załóżmy jakiś oszczypek, może kwaśnica, tak jakieś coś, plus jakieś może wino grzane, a taki mróz, no super kolacja będzie. Super, w ogóle to jest ekstraczatowo. W takich zimowych klimatach, Szklarskiej Poręby, wszystko super. I ośnieżone. Aha, ten śnieg jest cudowny.
tutaj mamy najstarszy wizerunek liczy rzepy, ducha gór karkonoskich, proszę Państwa, jakiś taki połączenie jelenia z kopytami, z ogonem czegoś tam, no i z kijem. To tak właśnie wygląda. Mieliśmy smaka na jakieś góralskie dania, ale jest 22 i wszystko jest pozamykane, albo już ludzie kończą jeść i nie można już nic zamawiać, ale jest pizzeria, więc może jakąś... Ser smażony, dania tradycyjne. Na pewno. Chcę jakąś góralską pizzę. Powoli dobiega końca, niektórzy już śpią, także już nie będę tu za dużo gadać. Zabieram się za standardową wieczorną rutynę, ale pokażę Wam jeszcze moje reniferki. Będę montować vloga, zrzucam pliki i zawsze mam dopiero jakby takie rozważania nad tym, jak szybko mija czas, jak zakładam kolejne foldery ze zdjęciami i ostatnio na przykład utworzyłam folder 2020 i dopiero do mnie dotarło, że już jest nowy rok tak naprawdę i w ogóle 2020 i w ogóle to jest jakiś kosmos. W każdym razie już bez głębszych filozofii, bo na to nie mam dziś sił, będę montować vloga, z Wami się żegnam. Przyznaję, że dzisiaj jestem z nas bardzo dumna, świetnie się bawiliśmy i uciekamy już teraz, bo plotę bez sensu powoli. Dziękuję za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia.